Čia máš Janko z tej strany, Kamil DS i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będziemy grać w Brawl Stars. Czy muszę to znaleźć? Go! Hej, jedno do koronawirusa. Ale proszę, bądźcie cicho, nie miejcie mi tego za złe, dziękuję. Do tej pory kwarantannie było poddanych około 1200 osób i dziś, jak usłyszeliśmy na konferencji ministra zdrowia, kwarantanna ta przebiega zgodnie z planem. Są te osoby doglądane przez funkcjonariuszy policji. Jeszcze 20 minut po kartu bóla. No podpięć tu. No wejść. Zaproś. Poczekaj, no. Czy w radio, czy w telewizji. Wszystko dla naszego bezpieczeństwa. Minister zdrowia odpowiada na wątpliwości ludzi wierzących. Wszędzie, gdzie są większe skupiska ludzi. Przecież do zamiast zebrania plenarnego episkopatu spotkanie dużo mniejszego grona biskupów należących do Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Za zamkniętymi drzwiami hierarchowie zdecydowali o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji, dzieci i młodzież, szkolna oraz ci, którzy się nimi bezpośrednio opiekują oraz osoby, które czują obawę przed zarażeniem, to właśnie Rada Stała rekomenduje biskupom diecezjalnym, aby wydali dyspensę od uczestnictwa we mszy świętych do 29. Nie. Jeszcze we wtorek przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gąderski uznał niedostępność kościoła za niewyobrażalne i poprosił o większe liczby mszy. W obecnej sytuacji pragnę przypomnieć, że tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha. Dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się... Jesteś na odcinku. ...w związku z zaleceniem głównego inspektora sanitarnego, aby nie było dużych zgromadzeń. Dobra. Proszę o zwiększenie w miarę możliwości... No to co, gramy? ...w kościołach, aby jednorazowo w liturgiach... Okej, to pa. ...wiernych odpowiednia do wyborczych służb sanitarnych. Metropolita Warszawski, kardynał Kazimierz Ostraci, by w tym szczególnym czasie, podejmując decyzję iść do kościoła czy nie, wierni kierowali się najważniejszą z cnót. Człowiek, który jest człowiekiem starszym i człowiek, który ma jakieś niedoskonałe choroby, sposób trwania w tej mądry zdecyduje właśnie roztropny, że będzie przez jakiś czas oglądał przeświętą w telewizji czy uczestniczył w przeświętej radiowej, to oczywiście, że postąpi roztropnie. O pozostanie w domach zaapelował minister zdrowia. Cywilizacyjnej strony czy kulturowej, to wtedy dopiero na tym tle zagrożenie.
Adam jest jednym z, a nie tylko najważniejszym. Jako katolik wolałbym, żeby czasami wypowiedzi były lepiej przemyślane. Biskupi poprosili, by w dobie rozprzestrzeniającego się wirusa pamiętać o osobach starszych i potrzebujących, by pomagać im na przykład w robieniu zakupów. Poprosili też o modlitwę. Katarzyna Czpryńska-Habros, TVN24. Tymczasem od jutra zawieszone będą połączenia komunikacyjne z Europy do Stanów Zjednoczonych. Tak zdecydował prezydent Donald Trump. Marcin Wrona, Fakty TVN z nami. Dzień dobry, witam serdecznie. Po pierwsze, kogo to dotyczy? Ten zakaz dotyczy obywateli 26 państw, które zrzeszone są w grupie Schengen. Dotyczy obcych krajowców, oczywiście z amerykańskiego punktu widzenia, którzy byli w ciągu ostatnich 14 dni właśnie w państwach grupy Schengen. Donald Trump informował o tym z gabinetu owalnego, z miejsca bardzo szczególnego. Prezydenci Stanów Zjednoczonych wygłaszają orędzia z gabinetu owalnego w sytuacjach nadzwyczajnych. Właśnie taka jest ta sytuacja. Posłuchajmy Donalda Trumpa. Early intense action. Ponieważ wcześniej podjęliśmy intensywne działania, widzimy w Stanach Zjednoczonych zdecydowanie mniej przypadków zarażenia koronawirusem niż obecnie w Europie. Unii Europejskiej nie udało się podjąć takich samych środków ostrożności i ograniczyć podróży z Chin i z innych punktów zapalnych. Przez to duża część obecnej koronawirusa w Stanach Zjednoczonych zaczęła się od podróżujących z Europy. Po konsultacjach z czołowymi ekspertami rządowymi do zdrowia zdecydowałem się podjąć mocne, ale konieczne działania, aby chronić zdrowie i dobrobyt Amerykanów. Aby kolejne osoby z koronawirusem nie wjeżdżały do naszego kraju, od północy w piątek zawieszamy wszystkie przyjazdy z Europy do Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump mówił o północy w piątek. W przeliczeniu jest to godzina piąta nad ranem w sobotę polskiego czasu, kogo nie dotyczy ten zakaz. Nie dotyczy obywateli Stanów Zjednoczonych, posiadaczy zielonych kart oraz w większości przypadków osób, które mają członków rodzin będących obywatelami Stanów Zjednoczonych. Takie osoby będą mogły wlecieć do Ameryki, będą skierowane na jedno z 13 wyznaczonych lotnisk, będą najpierw przebadane, później będą musiały poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. Dlaczego ta decyzja, wyjaśniał to również dzisiaj Mike Pence, minus będzie. Prezydent Stanów Zjednoczonych, który powiedział, że teraz o centrum zachorowań przeniosło się z Chin, Korei Południowej do Europy, gdzie notuje się teraz 75% wszystkich przypadków nowych zachorowań. Jeszcze jedna kwestia dotycząca tego, co z amerykańską giełdą. No i to, co się dzieje na giełdzie na Wall Street, to jest naprawdę katastrofa. Dzisiaj po raz drugi w tym tygodniu zadziałał specjalny hamulec bezpieczeństwa, który włącza się wtedy, kiedy indeks S&P 500 traci 7% wartości. Tak stało się na początku tygodnia, tak stało się dzisiaj. Na 15 minut wstrzymano notowania, ale to niewiele pomogło, bo po wznowieniu notowań nadal wartość indeksów giełdowych leci w dół. Dow Jones traci dzisiaj 2000 punktów, 8,5 punktu procentowego. To są potężne straty. Jeszcze wczoraj wyliczano, że te główne indeksy giełdowe w ciągu ostatniego miesiąca straciły na wartości 20%. Dzisiaj te straty są powiększane. To jest tak zwany bear market, czyli rynek spadków. Zapomnijmy na dłuższy czas o wzrostach na giełdzie. Zapomnijmy o tym, co obserwowaliśmy przez ostatnie 11 lat. To jest rynek spadków, a słowo recesja pojawia się coraz częściej. Marcin Wrona, Fakty TVN, bardzo dziękuję za te informacje. Do tego tematu i do konkretnej analizy będziemy jeszcze wracać w Faktach po południu, a teraz czas na prognozę. Witam serdecznie, co się będzie działo? Wieje bardzo mocno, nad morzem porywy do 100 metrów na godzinę, na śmieszce dzisiaj 150, na rok 137. No widzimy to koło brzegu. Sytuacja jest bardzo trudna, dlatego że drzewa oczywiście łamią się, przewracają, to może być nawet sytuacja tragiczna. Zważajmy na siebie. Ten wiatr, on będzie słaby, w nocy już powieje słabiej do 70 km na godzinę, jutro też 60-70. Generalnie każdy kolejny dzień już ze słabszym wiatrem. Natomiast noc dość pogodna, miejscami tylko na południowym wschodzie, w północnym zachodzie trochę opada. Na południowym wschodzie deszcz, na północnym zachodzie deszcz ze śniegiem. Od 1 do 5 stopni będziemy mieli nad ranem. To tak na razie ostatnia noc bez mrozu, bo kolejne z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę przyniosą już mróz, nawet solidny, do minus 10 stopni. Piątek dość pogodny, z biegiem godzin w centrum i na północy pojawią się chmury, przyniosą przelotny deszcz. Tak jak mówię, będzie mocno wiał.
sięgnęło dużo niżej na termometrach niż dziś, 18 w regionach południowo-wschodnich, jutro 11. Maciej Droga, bardzo dziękuję za tę informację. Więcej oczywiście na bieżąco na naszej antenie. To są fakty po południu. Razem do Państwa. A nie wiem, gdzie szukać tej Warszawy? Nie wiem, na jakim to kanale. Nie wiem, na jakim kanale to będzie. Nie wiem, na jakim kanale to będzie. Tamte jest ogólnodostępny, natomiast TVN jest ograniczone. Nie wszyscy mają TVN. Wiesz, na którym kanale? Nie wiem. Halo? A jak to się robi?
Dobrze. Kamil, czemu ty grasz w moim telefonie? Nie. Co jest? Co jest? Nic takiego tutaj nie widzę. O, dobra, widzę. Nie masz tylko sprawdzić zwierzęta. Dobra, jest i już. Nic takiego tutaj nie... Nie, bo to jest nieoficjalna informacja, no. Mi tam przekazał rodzic jednego dziecka. Tak, już. Kolega napisał SMS-a takiego, policjant. Dobra. Dobra, już załatwione. Ty nie wiesz, czy to zostawisz to na razie? Co? Czynsz dla marzec? Czy jutro spokojnie, czy pojutrze? Ja jutro zapłacę, gdy wracała z pracy. Proszę? Zapłacę, albo w ciągu dnia zapłacę, bo nie wiem, czy o 15 będzie poszła otwarta, czy nie. Będzie, będzie. To sobie czekam. Sprawdzę. No chodźcie się, akurat tłumy nie zbierają, bo pojedyncze osoby przychodzą. Trójkę. Że słyszała. Ktoś tam mówił. Do Ameryki cię nie wpuszczają, ale... Ale tu? Gdzieś idziesz? Nie, chodź, mówię, jutro załatwię. Kamilku, zdejmij bluzeczkę, bo się doczekujesz. Masz rację. Wchodzisz tylko. Nie jest to sprawa, tam przyjdzie dzisiaj. Który dzisiaj? 12, 13, bo żeny Thank you.
kupujemy resztę i wtedy też gotujemy, bo inaczej no nie wychodzi. Bo inaczej nie jadę, wstawię na domowisko. Cóż, to jak nie biorę, to zobaczę. Pogramy sobie w zobę trochę. Na brzuszek się połóż. Dobrze. Położyłem się. A co ci, zimno jest, że w tej kurtce jesteś? Nie, jest mi wcale zimno. No ale to ciepło, może przykręcić? No. Nie, przykręć, bo tu za nikt. Pojedynczy człowiek. Bo jest w domu. Nowa taryfa na gaz. Obniżamy ceny za gaz średnio o 2,9%. Było pierwsze wygranko. Jakiś przesył podniosą i... Stawki opłat abonamentowych pozostały niezmiennym poziomie, czyli sama cena samego gazu, a potem te dodatkowe tam... Za to. Tylko tak, coś takiego tu przyszło. To jest to. Przysłali z gminy taki klik dokumentów, co tu wziąłem ze sobą. Musisz podpisać. Wziąłem na wszelki wypadek, no bo nie wiem jak się tą sprawę rozwinie. Na 7 dni trzeba odesłać i nie jest też, to jest wariactwo. 7 dni proszę ciebie na takie pierdoły. Chodzi o nieruchomości. Ale tu już przysłali ołóweczkę powypełniane tam gdzie trzeba, także ja tylko długopisem to poprawiłem. I tu gdzieś jest podpis, twój podpis jest gdzieś potrzebny. A gdzie to napicie? Przysłali załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, dane o przedmiotach opodatkowania
No, to już taki ten. Ale tutaj? Do Kozienic. No to skąd ja mogę wiedzieć? Kozienice. Bo tu był potrzebny człowiek. Kamilku, podnieś głowę. Dobrze. Tak? Nie daję się. Osia, idź. Halo? Chcę się zapytać, czy masz zobę? Ja też mam, bo chciałbym z tobą zagrać. Dobra. Pa. No, dziękuję, słyszałam. Nie wyszło nam. Przetestujemy to. Bo to jeszcze nie grałem. Zaraz będziemy kończyć. To są te, powiedzmy, rzeczy, za które się płaci podatek w gminie. I tu jest miejsce na podpis. Ile mogę zjeść, bo dopiero ja. Aha, tak. Nie zauważyłem, że idziesz.
że idziesz z jedzeniem. U wszystkich obsłużyłem. Jakby co, to jest 14 stopni. Gdzie? 14 tu. Znowu? Nie. Na zewnątrz. Na zewnątrz. No, bardzo ciepło. Mm. A na tym jest? Pokażę? Nie, nie. Nie wiem, dlaczego to nie pokazuje. Nie, no. Przewróciło na balkonie. Nie, bo było, gdy było postawione, też nie działało. Działało. Nie. Bo nie działało, potem działało. A teraz... Trzeba wziąć na działkę. Tam będzie działać. Tego jest też powto. Ten kapcie. O, no tak. A na tak na brzuchu. Zdjęcie bluzę. No już się spociłem. No to nie czujesz? Nie czujesz, że trzeba to zdjąć? No czuję. Się wszystko wyjaśnił. No, ten maczy się nie odezwa mnie, ale czy chory się, czy się zaraził jeszcze? Jaka jest taki chory jest? To grasz? W Makao. I wygra zaraz. Myślałem już. Prawie wygrałem, bo mam już Makao. A teraz mam przed Makałem, a on ma Mau Mau teraz będzie miał. A. Ha, siódemka dobiera. As? Mau. Mał to inaczej Makao. Mał Mał wygrał. On zawsze wygrywa. Ale mogę zmienić ustawienia stołu. Ha, bum. Szybkie. Styl kart. Międzynarodowe, bo będzie mi łatwiej. Tak, 5 graczy. Ile się rozdawanych? 7 się gra. O. Nie. Ja zrobię to zgodnie z prawdziwymi zasadami Makao. O nie. 4 to jest czekanie. Dobierz dwie to jest dwójka.
używaj dokerów. Zmiana kierunku. Dama. Ja to ustawienia zmienię, bo ja znam prawdziwe zasady. Kamil, będziesz miał chyba zajęcie, wiesz? Z komputerem, bo pani Galia wyłączyła na chwilę, bo musi ten pozostać. Zmiana kierunku. Jest komputer wyłączony z kontaktu w tej chwili. Mhm. Bo właśnie zobaczyłem, że brak dostępu do internetu. Do pierwszej wygranej. Nie. Wiedzność. Dźwięk. Mhm. No i te karty są właściwe. I te karty są właściwe. Bo będę wiedział, co znaczy to przynajmniej. Mam zmianę kierunku, ale nie będę tego robił. Joker to Joker. No, zmieniłem ustawienia stołu. Do śmieci, albo do swojego samochodu. Do samochodu. Nic nie robię. To już. No, oglądam kawę. Dziewiątka. Ha, ha. Takowanie. Joker. Reverse. Yes. Ot. Zapomniałem. To są prawdziwe zasady gry. No i prawdziwe mi się podobają. Teraz nie. Mał, mał. Ha. Mał, mał. Mał, mał. Nie ma w tej chwili internetu. No nie mam, ale gram w Macao. A tu nie jest na internet. Dziękuję bardzo. Ty. Ja. Wiem, jest do mnie. Teraz nie wiem. Nie mam w tej chwili internetu i wiem, że będę miał. No. Gram z prawdziwymi zasadami Macao. Bo oni coś to tak zmienili, że to jest fałsz. Co? Twórcy gry zmienili. To jest fałsz. Ja zrobiłem prawdziwe. Muszę dobrać kartę. Zrobiłem prawdziwe zasady, bo ja wiem lepiej o Macao. Niż wy. 7, 7, 8. Włożę sobie. Stop Macao! Zmienili kierunek. Stop Macao! Macao. Ha! Blocked. Blocked. Haha, teraz zadałem ponownie go w pytanie. Dziękuję. I tak się kieruje w Macao. Macao. Poszło jeszcze jakoś innego Macao. Nie mogę bez internetu. Tylko nie potrzebują.
Na przykład. Stoj tu. Chciałem znaleźć w gry bezinternetowe, bo mój internet nie działa. Tak czy inaczej, więc... tak... piątka. Dobra, wychodzimy. Zaraz będziemy kończyć. To nie będzie tu. To jest fajna gierka, zobaczcie oczy.
Dobrego niszczyć miasto. Zaraz będzie koniec odcinka. To nie znam tego bezpłynika. Wordbox. Pewnie znacie tą gierkę, ale zagramy sobie w nią. To nie jest na internet, z tego co wiem, ale chyba to tak. To dzwo... Nie wiem. Halo? Szkoła już to już musi mieć swoje miejsce, bo już powiedział Knurek kolega, że wtedy ma za bardzo gdzie, a teraz będzie miał już swój własny pokój. I wstyd będę do mieszkania prywatnego. Mhm. Podpisz mi tam to ten spit. To jest spit? Nie, to nie jest spit. To jest spit. To jest tak, to jest podpis. Nie zrobiłem ten pit tam. No więc chcę, albo mam spokój. Nie bardzo rozumiem tam jednej rzeczy, która właściwie nie wiadomo czemu służy i nic z niej nie wynika. Mamo, tylko mu wszystkich. Nie, na razie muszę poczekać, aż internet się zrobi, tylko nagryję na razie, bo czekam, aż się internet zrobi. Trzeba telefon, komputer włączyć. No wiem, dlatego będziesz musiał robić różne rzeczy. Możesz coś porobić, tylko nie koloruj, tylko sprawdź na przykład, a nie, Lwyna jest na internet. Zmieć się danych. Lepiej będzie nie działać. Nie radziłbym, bo wiesz, że za to się w ogóle płaci. Za co? Używanie transmisji. No bo gdybyśmy łączyli transmisję, to bym mógł też sobie uruchomić Pokémon Go. A i tu w ogóle. Patrz. Wejdź do e-mail. A wejdź do... Taka było. Skrzynkę sobie stworzyć normalnie e-mail. No i proszę bardzo. No to mi to po prostu wyłączy na tę transmisję. Ja sobie wprawdzie wyłączyłam, bo nie działa mi internet. A więc co miałeś na internet? Nie, nie włączy Pokemonów. Nie, mam coś podpisać? Tak, tak. Nie, to się da włączyć na transferze danych, ale... Ale
Ale może wyłącz. Jak mówię, że to jest tak jak jest, to lepiej to wyłącz. Bo tego się użyłem jak naprawdę. Chcę się skorzystać z internetu. Zobaczmy, czy coś się... Nie no, z Pokemonów żadnych nie będzie raczej. Tam w domu. A tu w sprawie gazu to napisali, że trochę... To wyłączam transmisję danych, hej. No dobra, wyłączam. Zaraz sobie włączymy ten komputer. No włączymy sobie zaraz. I prognoza. I 17 stopni. I łączymy to z internetem. Musimy wymyślić coś, co nie będzie, co nie jest na internet. Na przykład, nie wiem, jakiego tu nie jest na internet. Na przykład właśnie to Macao, w które grałem. O, tam jest... Chcesz sobie zagrać Macao? Nie chcę. Wiesz, jeszcze trochę takich rzeczy, nie, to chyba złożymy je tam. A jest minięty tak, żeby był prawie poprawny. Mi się widzi, że to jest chyba komplet od aparatu fotograficznego. Taka maleńka wtyczka. No nie wiem, czy to tam wejdzie, ale... Taka, bo tu do niczego nie pasuje. Pasuje. Do czego pasuje? No jak patrzę na oko, to mi się wydaje, rozumiesz? Ja to wezmę. To nie jest z aparatu, to tam tą większą wtyczkę można tam włożyć. I ty masz kabli tutaj milion w szafladzie. No. To może być taka sama, no. Bo tam się w aparacie nie ma. A to taka maleńka jest. No może tak, ale... Tam ma teraz stopa, jak to kiera. Tam miałeś babkę piec, tak? No razem mieliśmy piec. Się zajmij tym. Zobaczymy. I tak zaraz pewnie ktoś tutaj mi wygra. A, musiał dodać coś kart. Kier. Mał. Zaraz będzie miał po makale. Zamienię cię na lepszy model, no, mał. Co, trzeba je wymienić. Dobra, nie rozumiem. Tu mamy reversa. Tylko to wcześniej, znaczy jedno to można wcześniej zrobić, ale potem resztę to, wiesz, kompatybilne musi być z tymi meblami, nie wiem jak to będzie, czy... Listwo no, mał. Może być, a potem wygrał. Wpasowany mebel, czy mebel, a potem wypełnić listami, więc to jest otwarta sprawa, czyli wyższe się wyższe będzie robiło listwy, jak będą już meble, albo jak będzie pani i będzie powie, no. Tak myślę. No. To nie jest, bo to kupienie tego w Arkadii to nie jest to problem. Po prostu. No okna i podłoga to jest... No i to musimy poczekać, aż to kiedy włączy ten komputer? Za chwilę możesz włączyć. Już mogę? Wtyczkę trzeba włożyć tam do pokoju. Przepraszam, zapraszam. Nie, bo tam mokro, jeszcze nie. To będzie łatwo, bo się zahaczyło. Nie, bo tam jest mokro na razie. Nie wiesz, jaka to ma. Dobra. Chodź, Kodusz, ci teraz ten dobrze wysuszy. Musisz tylko wszystko ustabilizować. Wyschnie. Musicie już wszystko... Tego. Jak tam było wyłączone, to nie ma sprawy. No. Musisz już wszystko ustabilizować już. Bo zaraz tak będę przerywał.
Nie. Tu u nas jest sam. No to... Ja się ustabilizuję. Gdzie jest ładowarka? No tutaj jest. No jest. Słońce, tam na niej jeszcze zostanie. No, już się bawił w taki sposób. To musisz wszystko ustabilizować. Kamil. No musisz się ustabilizować wszystko. Tak, jak się stabilizuje, że nie musisz się tym bawić w tym momencie. Ale też trzeba robić, żeby... O. Będzie... No i czekać są dobre, bo ja wiem, to jest to, bo są dużo francuskich, to nic nie wiem. Już pół godziny siedzisz w tym telefonie? Pół? Godzinę. No wiemy. No. Tylko mój tak muszę poczekać, aż się wszystko ustabilizuje, więc... Nie to... Makao. Nie ma już. Uwaga, nie zmieniać koloru, no pik, no jest dwie, to dziękuję. O, no dziękuję. Nie to, co chcę oczywiście. Przetestowanie. Dziękujemy. Pani również, pani również. Pa. To i tak się dzieje jak ta kuczka. A dlaczego? No dobrze. Ale jak się nie chciała. No, mało, mało. Inaczej one... No tak, ale ja by tutaj... A, tu kanapa. Nie, nie, to będzie wyniesione. A szafę nie może, to się popsuła, co? Szafę na cztery, to nie dała małe, bo gdzieś się przeszkodzę. To się wstawi tu tylko... No to nie wystarczy, na całą ścianę będzie miał? Do... Tak, będzie miał tam swoje wszystko. Do wysokości? Tam się będzie wszystko, będzie i biurko, i na ubranie, i tam... Komputer, wszystko tam będzie miało. Rozumiem, ale my teraz robimy takie szafy duże, żeby miejsca. No. Ja nawet na balkonie mam ale szafę. Ale gdzie? W domu? W domu. Tam u siebie tam, ale wszystko w elegancku, no tak nie maszyny. I nawet taki regalczyk, jeszcze nie wszystko zamknięte. Ja o taką, nawet no, dużo tego nie ma. Ja to wszystko zamykasz. Bo no później sprzątać dużo. A po co? Że ja jestem. Na kuchni u mnie takie tawy, ten. No, taką i w mnie nawet mają. Mało mią. Do picia. No nie, nie mam. Ma, nie mam maka. Z klankiem? Szklanki. To u mnie wiesz w nagaczkach. A wiem. Żeby ja na pięć, no. Nie. No. Ja tak. Żeby było wszystko praktyczne. Tak, i ja na przykład mam te razie tyle, ile nas jest. Nie więcej, po co mieć? Ma. To muszę za dużo tego gumna i wyciągamy, a później nie dajmy.
się. To muszę, tak, ale ja na przykład jak nie chodzę, to nie wywalam i oddajemy komuś. Skarpetek, który jest taki... Mama. No, ale ty nosisz tych 30, no. Tak? 20, nie wiem, co? Mamo, wisi się ustabilizowało. Mamo, wisi się...